Chrzest w katolicyzmie to symboliczne przyjęcie do grona członków Kościoła, ale także oczyszczenie z piętna grzechu pierwszych ludzi. Ta ceremonia udzielana jest przez polanie głowy wodą lub zanurzenie jej w wyznanie słów: „Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Robi to zwykle kapłan, choć warto wspomnieć, że jeśli życie danej osoby jest jakoś zagrożone, chrztu może udzielić dosłownie każdy, nawet człowiek niewierzący. Dla wielu osób sporą kontrowersją jest fakt, że w katolicyzmie udziela się chrztu osobom, które jeszcze nie są świadome i nie mogą podjąć świadomej decyzji, czy chcą zostać członkami Kościoła. Choć warto wspomnieć, że wielu naukowców zajmujących się teologią katolicką twierdzi, że w samej Biblii są fragmenty, w których opisane są chrzty bardzo młodych osób. Chrzest jest najbardziej kojarzony z religią chrześcijańską, choć warto wspomnieć, że bardzo podobne praktyki miały miejsce już wcześniej. W starożytnym Egipcie polanie głowy faraona było jednym z elementów rytuału, który obdarowywał faraona życiem wiecznym. Warto też wspomnieć, że w starożytnym Egipcie panowało obmywanie nowonarodzonych osób, by pozbyć się mrocznej siły. W tym miejscu warto też wspomnieć o popularnej zabawie zwanej jako śmigus dyngus. To zabawa obecnie kojarzona z katolicyzmem, choć warto wspomnieć, że pierwotnie był to zwyczaj pogański. Słowianie oblewali się wodą, co miało mieć oczyszczającą moc. Dziś katolicy mają podobny pogląd, twierdząc, że to oblewanie wodą to symbol oczyszczenia z grzechu. Rytuałem podobnym do chrztu jest też inicjacja, która też jest opisywana jako narodzenie się na nowo. Inicjacja raczej kojarzy się z pogańskimi rytuałami. Wtedy dany człowiek występuje do grona wyznawców, poznaje rytuały, a nawet poznaje naturalne istoty. Inicjacja często jest sporą tajemnicą dla przyszłego wyznawcy. Przyszły wyznawca nie wie do końca, jak będzie ona wyglądać, nie wie, co będzie musiał zrobić. Wszystko dlatego, że ma to być dla niego wzniosłe, tajemnicze i mistyczne wydarzenie. Należy pamiętać, że nawet sam Jezus przeszedł chrzest, choć tak naprawdę go nie potrzebował. Według interpretacji Jezus zrobił to m.in. w celu, by symbolicznie pokazać, że wstępuje na nową drogę, że od teraz w pełni będzie służył swemu Ojcu i wypełniał Jego polecenia, nawet te najbardziej niepokojące. I to podczas chrztu Jezusa miały miejsce nadprzyrodzone zjawiska. Biblia naucza, że niebiosa miały się otworzyć, a z nieba zstąpiła gołębica, czyli Duch Święty. Usłyszeli też głos z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. I choć w czasie chrztu Jezusa miały miejsce paranormalne zjawiska, zwykle takie się nie dzieją, a przynajmniej my ich nie widzimy. W każdym razie to nie oznacza, że czasem w czasie chrztu nie dzieją się niewyjaśnione rzeczy. Niektórzy twierdzą, że podczas chrztu widzieli ducha bliskiej osoby. Inni uważają, że zauważyli, jak na ich potomka spływa tajemniczy blask. Właśnie coś takiego zauważono podczas tego chrztu. Ten człowiek wychodził właśnie z wody po chrzcie i opuszcza wodę i zjawia się na lądzie i zaczyna się coś niezwykłego. Niektórzy uważają, że to znak, że właśnie wkracza w nowe życie. Opuścił wodę i wszedł na ląd jako zupełnie nowy człowiek, będący błogosławiony i chroniony przez samego Boga. Trzeba przyznać, że nagranie jest naprawdę zadziwiające. Czy uważacie, że to może być cud? Może ktoś z Was zauważył podczas czyjegoś chrztu jakieś tajemnicze zjawiska? Napiszcie o tym w komentarzu.
Anioły nagrane w Ukrainie. Link do nagrania w opisie.